Rap Stacja. Hip-hop w najlepszym wydaniu. 20 minut po godzinie 20, słuchacie Rap Stacji w Radiu RSC, a my w tym momencie, drodzy słuchacze, zaglądamy sobie do naszego dzisiejszego gościa, o którym nieco powiedziałem wcześniej. Tak więc dzisiejszym gościem będzie Dariusz Potargowicz, zawodowo żołnierz Wojska Polskiego 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, a prywatnie to młody Potar, raper, a zarazem kibic Widzewa. Dzień dobry, albo też dobry wieczór, Darku. Siemanko, pozdrawiam wszystkich, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim na początek powiedz mi, jak twoje dzisiejsze nastawienie przed tą majówką i czasem wolnego? No, mam trochę problemów zdrowotnych, więc majówka nie będzie udana w tym roku. Czyli bardziej odpoczynek niż tak, imprezy. Zdecydowanie tak. No dobrze, nasze dzisiejsze spotkanie tak naprawdę związane z premierą twojego drugiego solowego wydawnictwa pod tytułem Spowiedź. Patrząc na tą płytę z perspektywy osoby, która w pewnym sensie brała aktywny udział przy jej powstawaniu, widzę, że nie spieszyłeś się, postawiłeś na jakość zarówno pod względem muzycznym, jak i tekstowym. To chyba przełożyło się oczywiście na czas, jaki minął od premiery pierwszej płyty. Jak długo w zasadzie powstawała ta płyta? To po pierwsze, czy często zdarzało ci się mieć momenty zwątpienia, wydając kolejną płytę własnym nakładem? Wiesz co, zwątpienia raczej nie było. No, jestem człowiekiem, który jak sobie coś w głowie zaplanuje, coś sobie wymyśli, to nieistotny jest czas. Zawsze docieram do celu. Zawsze. Mam jakieś marzenia w głowie i próbuję je zrealizować. Ta płyta była moim marzeniem, które się spełniło. Trwało to tak długo z wielu powodów, i przewrót w życiu prywatnym i wiele innych aspektów na to wpłynęło. No i oczywiście dla mnie najważniejsza rzecz, czyli jakość. Pierwsza płyta była surowa, pierwsza płyta była mniej dojrzała. Ta płyta to jest, nieskromnie powiem, kilka levelów do przodu. No tak, no patrząc jakby z perspektywy ciebie jako rapera, jakby pierwsza płyta to tak naprawdę takie badanie gruntu, a druga płyta już dokładnie po prostu tak. Widziałeś jakby co chcesz osiągnąć. No dobrze, słuchaj, to co skłania mnie do posłuchania tej płyty i myślę, że w przypadku osób preferujących tak zwaną, powiedzmy sobie, starą szkołę rapu, będzie bardzo podobnie, to prawdziwe wartości i autentyczność, które w dzisiejszych czasach nie ma co się oszukiwać, coraz bardziej się zacierają. Ostatnio coraz częściej można zaobserwować utwory, które są w zasadzie o niczym. W przypadku twojego albumu, ale płyty Spowiedź, jest wręcz przeciwnie, bo są tutaj numery dedykowane konkretnym osobom, takie jak na przykład Jotka Cały Świat, czy też Przyjaciel Najwierniejszy. Są też numery, które mówią o konkretnych wartościach, tak jak utwór, który mogliśmy posłuchać kilka chwil temu, Nasze Relacje, jak i utwory bardzo, w cudzysłowie powiedzmy sobie, uduchowione, typu Rozmowa z Bogiem, czy też Spowiedź. No i tutaj pytanie, o czym w zasadzie jest ta płyta i co inspirowało cię przy powstawaniu płyty Spowiedź? Skąd czerpałeś pomysły? Czy ta płyta jest w zasadzie zlepkiem wszystkich moich myśli, tego, co na wątrobie siedzi, tego, co w głowie, w sercu. Każdy kawałek był przemyślany, każdy kawałek, praca nad każdym kawałkiem trwała nie z dnia na dzień, tylko nawet tygodniami pracowałem nad tekstem. Są kawałki patriotyczne, są kawałki, jak już wcześniej wspomniałeś, dedykowane wyjątkowym dla mnie ludziom, tak? Jak mama, jak mój przyjaciel Daniel, jak moje kochanie Dagmara. Także są też kawałki takie jak Rozmowa z Bogiem, gdzie dotykam bardzo drażliwego tematu, jakim jest instytucja Kościoła i wiara. Mhm. Tak? Jestem człowiekiem wierzącym, nawet uważam się za bardzo wierzącego, aczkolwiek uważam, że instytucja Kościoła jest mocno poszarpana. Tym kawałkiem ranię i zszywam rany jednocześnie. Ten kawałek jest mega prawdziwy.
I szczery. No ja myślę, że właśnie o to chodzi w rapie, żeby on był po prostu autentyczny, a nie taki typowo nadmuchany. Tak właśnie, przerwę ci Bartku, tak właśnie. Zależy mi bardzo, najbardziej na świecie, żeby ten mój rap był prawdziwy. Nie, jestem człowiekiem i jak każdy się gubię, jak każdy popełniam błędy, są rzeczy, których się wstydzę, jak nawinąłem w spowiedzi. Ale nie boję się prawdy i chcę mówić o tym na moich w moich kawałkach, co jest prawdziwe, tak? Chcę, żeby to było mega prawdziwe. Mhm. Na tym mi zależy najbardziej. Ja myślę, że w twoim rapie też jest takiego dużo takiego przekazu stricte historycznego, jakby widzę, że twoja wiedza taka odnośnie naszych dziejów Polski jest dosyć duża, co nawet przekłada się chyba w singlu zapowiadającym trzecią płytę z Bassim, nie? Tam jest tak, dużo, nie zostaniesz dużo, sama. Dużo tych motywów historycznych. Tak, nie zostaniesz sama, jest to kawałek promujący trzecią płytę, która będzie stricte patriotyczna. Gościem jest Basti w tym kawałku, ale o tej płycie będziemy rozmawiać kiedy indziej. No właśnie, teraz chciałbym zadać pytanie w związku z tym, jak na początku cię przedstawiłem odnośnie twojego podejścia zawodowego. Jak w ogóle łączysz swoją pasję związaną z obowiązkami zawodowymi, czy jak twoi przełożeni podchodzą do sprawy? Znaczy przede wszystkim jestem żołnierzem. Tak było, jest i tak będzie jeszcze długo, długo, długo. To jest moja praca, to jest moja pasja, też kocham to, kim jestem i co robię. Czuję to mocno. Rap jest moim, jakby, wiesz, moją pasją taką dodatkową i robię to zdecydowanie w wolnych chwilach, czasami gdzieś tam wpadnie jakiś wers w pracy, to wiadomo, że notuję, tak? Ale ogólnie praca jest najważniejsza. Rap jest tym czymś kochanym z boku, co mnie uzupełnia i przez rap wyrażam to, co mi siedzi na wątrobie, jak już wcześniej powiedziałem, ale nie tylko, bo też co w sercu. Można powiedzieć, że jakby łączysz dwie pasje. Pasja związana z pracą, a także pasja związana z muzyką. No tak. Przyjemne, spożyteczne. Wspomniałeś o kawałkach patriotycznych. No, jestem dumny z tego, kim jestem, gdzie się urodziłem i chcę o tym pisać. Chcę, żeby młodzi ludzie uczyli się tego, że są ważniejsze rzeczy niż Instagramy, Facebooki, plotki i inne rzeczy. Musimy robić wszystko, żeby przywrócić blask orła naszego, a to możemy zrobić tylko ciężką pracą. No dobrze, teraz myślę, że będziemy mieli małą przerwę związaną z muzyką. Za chwilę kolejny utwór w twoim wykonaniu. Będzie to Jotka Cały Świat. Czy chciałbyś w jakiś sposób zaprezentować ten utwór słuchaczom Radia RSC? Tytuł jest niecenzuralny, dlatego zapowiadamy go dzisiaj. Jotka Cały Świat, dedykuję to mojej Dagmarze. Kochanie, całusy. Radio RSC, stacja z hip-hopem w ramówce. Jeszcze 20 minut i będzie 21, a wy cały czas słuchacie Rap Stacji, gdzie gramy dla was hip-hop w najlepszym wydaniu. Przypomnę, że dziś mamy gościa, jest nim młody podar, czyli Dariusz Potargowicz, żołnierz 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej, z którym to rozmawiamy sobie odnośnie premiery jego drugiej płyty, a ta nosi tytuł Spowiedź. Darku, trzeba przyznać, że druga płyta jest bardzo spójna, widać w niej konkretny zarys, ale zauważyłem pewne eksperymenty, chociażby w numerze W objęciach Morfeusza, gdzie pokazujesz swoje drugie ja w nieco rockowej odsłonie. Co skłoniło cię do stworzenia takiego utworu? Jest to, no, nie ma co ukrywać, że wywodzę się z heavy metalu, tak? Moim pierwszym kawałkiem, od którego zaczęła się historia z muzyką, to był AC/DC Thunderstruck. Potem Metallica i cała płyta Master of Puppets, więc zakochany jestem w Ironach, jeszcze dodam. A 11 lipca do Krakowa jadę na Testament, także jak widać korzenie są heavy metalowe, dlatego uznałem, że na tej płycie musi się znaleźć kawałek, który
połączy dwa style muzyczne, które kocham, tak? Czyli hip-hop i heavy metal. W tym kawałku gościnnie nawija ze mną Zielona, raperka ze Stargardu, także to tyle. A w tym kawałku są jeszcze dwie nowości. Jedna nowość to jest prawdziwa gitara, którą właśnie tam na tym kawałku zariffował mój koleżka z pracy, też żołnierz zawodowy, Mariusz Kozioł, za co mu bardzo dziękuję. Ale jest też jeszcze jedna rzecz. Refren jest śpiewany heavy metalowo przeze mnie. No właśnie, nie, ciężko w ogóle taki utwór się wykonywał. Miałeś problemy potem po takiej sesji nagraniowej z głosem? Nie miałem. Wiesz co, trudno uwierzyć w to, ale na tej płycie są dwa kawałki, gdzie śpiewam refreny. W kawałku Sprawiedliwości nie ma, męczyłem się z 40 minut, zapętlone miałem i jechałem w kółko refren, aż z Darkiem ze studia uznaliśmy, że tak, to jest to, a ten refren zaśpiewałem raz i Darek powiedział, że już więcej nie chce, że jest idealnie, tak. No jednak wiesz, wiele lat słucham nie tylko heavy metalu, ale też i ciemniejszych, czarniejszych odsłon metalu, więc się udało. Można powiedzieć, że czerń ci w duszy gra. Tak. No dobrze. Spoglądając sobie na tą tracklistę, teraz chciałbym poruszyć temat granicy, czyli numeru inspirowanego wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, jakie miały miejsce na początku tego roku. Czy sądziłeś, że ta sytuacja zmieni się tak diametralnie od momentu, kiedy ten klip powstawał, czyli w styczniu do teraz? Czy wiesz co, no sytuacja na granicy z Białorusią nie zmieniła się. Jest tak, jak było, tylko sytuacja na Ukrainie przyćmiła to, co się dzieje na granicy, więc białoruskiej, więc ten kawałek, inspiracją do tego kawałku było to, że wszyscy żołnierze składaliśmy przysięgę, z której nikt nas nie zwolnił. Podniosłem rękę w jednostce, żeby dołączyć do chłopaków na granicę. No niestety moja jednostka wykonuje inne zadania, równie ważne, więc nie było mi dane, więc ten numer jest wsparciem, motywacją. Ja pamiętam, jak jechałem do Afganistanu i z Youngmanem nagrywałem Wstawa i walcz, i pamiętam, jakie były motywy nagrania tego kawałka. Ja mówię, Youngman, nagrajmy coś, co w trudnych chwilach będzie mnie motywowało i dawało kopniaka. Mam nadzieję, że kawałek Granica w trudnych chwilach chłopakom i dziewczynom, bo nie tylko chłopaki tam bronią naszych granic, za co jestem im mega wdzięczny. W trudnych chwilach ten kawałek ich po prostu zmotywuje i ci, którzy mają chwilę zwątpienia i o czymś na chwilę zapomnieli, to mam nadzieję, że ten kawałek przypomni, po co tam są. No właśnie, tam na końcu tego klipu jest, to są takie sceny wideo. Czy mógłbyś słuchaczom wytłumaczyć, o co chodzi na końcu tego klipu Granicy? Na końcu klipu do numeru Granica jest dwóch piłkarzy, w zasadzie rugbystów. Orkana Sochaczew, którzy są z RPA, którzy mówią w języku angielskim, że stoją za polskim mundurem i nas wspierają. Ostatnie wideo to jest reprezentacja siódemek, reprezentacja Polski, która też wspiera akcję Murem za polskim mundurem. Ja bym jeszcze, myślę, że chciał dalej kontynuować ten temat granicy, bowiem zyskał on też uznanie w Telewizji Polskiej, nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą. Miałeś okazję pojawić się na antenie TVP Info i opowiedzieć o kulisach powstawania tego numeru. Jak w ogóle doszło do waszego spotkania? No, dostałem telefon z telewizji. Zapytano mnie, czy nie chciałbym opowiedzieć o tym projekcie wspólnym z Orkanem Sochaczew, nadmienię. No, zgodziłem się, umówiliśmy się. Oczywiście musiałem dostać zgodę moich przełożonych. Wyrazili na to zgodę. Telewizja przyjechała, nakręciliśmy krótki materiał. Nadmienię tylko, że w całym projekcie, oprócz tego, że zrobiliśmy to razem z RC Orkan Sochaczew,
dużą część. Jest to ogólnie rzecz biorąc drużyna, która występuje regularnie w lidze, tak? Tak, tak, tak. No teraz wygrywają ze wszystkimi i mają ogromne szanse na zdobycie Mistrzostwa Polski, czego oczywiście życzę Orkanowi. Gorąco kibicuję, mocno kibicuję. Wiadomo, jestem kibicem Widzewa, ale w piłce nożnej, a moim klubem takim nowym, że tak powiem, jest właśnie Rugby Club Orkan. Jest tam mnóstwo fajnych, fantastycznych ludzi. Z wieloma chłopakami z drużyny służę również w jednostce, więc mega. A powiedz mi, czy ten wywiad jest gdzieś do zobaczenia w sieci? Tak, jeżeli słuchacze, których zaciekawiłeś, gdyby chcieli zobaczyć ten wywiad, to wydaje mi się, że chyba gdzieś jest. Tak, tak, zapraszam na mój fanpage facebookowy, jest cały materiał. Trwa on kilka minut, zapraszam. Odwiedzajcie mój fanpage, mój kanał. Młody Potar Official. Tak, tego official na Facebooku, a na YouTubie oczywiście Młody Potar TV. No dobrze, czas płynie nieubłaganie. Nasza dzisiejsza audycja powoli dobiega końca. Na zakończenie chciałbym się jeszcze ciebie, Darku, zapytać, jak zachęciłby słuchaczy do posłuchania albumu Spowiedź? Jak mogę zachęcić? No, album na pewno dojrzały, album z mega przekazem, na którym mocno stawiam, jak już wcześniej powiedziałem. Prawdziwy, nie ma farmazonów. Jeśli ktoś uwielbia starą oldschoolową szkołę polskiego rapu, to myślę, że znajdzie coś dla siebie. Są żywe instrumenty, bo oprócz tego, że jest gitara, to jest jeszcze saksofon. Martinez, dziękuję, pozdrawiam. No i co? No. Chciałbym również zaprosić, jeśli mi pozwolisz oczywiście. Proszę bardzo. O czym gadaliśmy w zakulisach, za kulisami. 3 maja. 3 maja nagrywamy klip do kawałka o księdzu Chomie, który jest lokalnym skierniewickim bohaterem, tak? Walczył w kilku konfliktach i dzięki niemu cerkiew, w której teraz jest kościół garnizonowy, nie została zlikwidowana, przekształcona w kościół katolicki. Jest to mega postać. Koniec życia to jest oczywiście tragiczna. Zginął w Katyniu od kuli sowieckiej, więc w tył głowy, więc zapraszam wszystkich 3 maja z biureczka na mszy koło godziny 12 tam w okolicach kościoła będziemy się kręcić, więc zapraszam, kto chce wziąć udział w tym klipie, to mile widziany, zapraszam. 3 maja, wtorek, zapraszam na gorąco wszystkich słuchaczy, a przede wszystkim fanów rapu i jakby nie patrzeć, to patriotów. Tak, i zapraszamy, szaliczki i flagi Polski mile widziane. Przypominam, że moim gościem dzisiaj był Dariusz Potargowicz, aka Młody Potar. Darku, dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i jeszcze na zakończenie chciałbym, żebyś zapowiedział utwór Granica, który już za chwilkę będzie do posłuchania na antenie Radia RSE. Zapraszam wszystkich do odsłuchania mojego numeru pod tytułem Granica. Jest to hołd dla wszystkich tych, którzy swój czas poświęcają chroniąc naszej granicy wschodniej. Mocny numer z przekazem, z motywacją. Zapraszam. Miłego słuchania. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich. Rap Stacja. Hip-hop w najlepszym wydaniu.